Cześć, witam Cię w 48. odcinku Szklanego Oka i Kaniewicza. Ja się nazywam Aleksander Kaniewicz, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że jeśli chodzi o sprzęt, to nie ufaj nikomu. Ostatnio zobaczyłem na Netflix, że wszystkie sezony, włącznie z tym piątym Prison Break, są dostępne. Więc pomyślałem sobie, że co tam, oglądałem to 10 lat temu, obejrzę sobie trzeci raz. I utwierdziłem się tylko w przekonaniu, że jest to jeden z najlepszych seriali, jaki kiedykolwiek powstał. No dobra, jest nieprzeciętnie głupi, ale który nie jest? No i też fakt, że nie mam czasu, kiedy tego oglądać, ale odkryłem, że jeśli nie będę spał i w tym czasie, który mogłem poświęcić na sen, będę oglądać seriale, to będę miał czas, żeby je oglądać. Fakt faktem, pojawia się wtedy halucynacja, ale ej, dla takiego serialu chyba warto. W każdym razie wiesz, główny bohater ma plan, jak uciec z więzienia i w pewnym momencie tego serialu dostaje się do swoich rzeczy, które zostały złożone w depozycie i zauważa, że brakuje tam złotego zegarka. Co się stało z tym złotym zegarkiem? Oczywiście został skradziony przez jednego ze strażników. No i to jest doskonała parafraza życia. Jeśli ktoś może zrobić ci coś złego, to prawdopodobnie zrobi. No i niedawno miała miejsce dość głośna sprawa jednej fotografki, opisywana nawet w Gazecie Wyborczej. Link oczywiście w opisie filmu. No i w skrócie wygląda to tak, że fotografka mieszkała po jednej stronie Wisły, a zlecenie miała w innym miejscu po drugiej stronie Wisły. Wisła to taka rzeka, nad którą leży Warszawa i jak ktoś mieszka po jednej stronie Wisły, to na drugą stronę ma generalnie daleko. No i czas nagrył, a jej partner czekał w miejscu wykonania zlecenia na jej sprzęt. Zapakowała więc cały swój fotograficzny dorobek o wartości 40 tysięcy do torby. No z jednej strony niby 40 tysięcy to dużo, ale z drugiej jak sobie zobaczysz, ile kosztuje Canon 1DX Mark II plus dwie Elki, no to wszystko ci się tutaj wyrównuje. Więc miejmy już zaglądanie do cudzej kieszeni za sobą. No i postanowiła zapakować ten sprzęt do plecaka i posłać ten plecak Uberem do swojego partnera. No i wiesz, a może nie wiesz, Uber to jest taka aplikacja, przez którą możesz sobie zamówić podwózkę. Jest o tyle wygodna, że z góry wiesz, ile zapłacisz, z góry znasz czas przejazdu i trasę przejazdu. Więc teoretycznie, jeśli o to chodzi, nikt cię tutaj nie może nawet oszukać. No nie musisz wiedzieć, gdzie jesteś, bo Uber rozpoznaje od razu, korzystając z GPS, a nie musisz rozmawiać ze słuchawką. Po prostu jeśli w okolicy jest kierowca korzystający z tej aplikacji, no to on cię tam odnajduje, podjeżdża i się z nim zabierasz i jedziesz i spoko. Problem z Uberem jest taki, że najczęściej kierowcami w takiej Warszawie są obcokrajowcy. I tak jak generalnie nie ma to dla mnie znaczenia, z jakiego kraju ktokolwiek jest, tak jeśli wiezie mnie jakiś nuch albo dozor, który nie potrafi się porozumieć ani po polsku, ani po angielsku, tylko mówi z jednym jakimś tam hinduskim dialektem, to czasem bywają problemy, no bo jest to trochę bezpośrednia usługa i w związku z tym komunikacja jest czasem niezbędna. Plus, o czym dowiedziała się bohaterka artykułu, taki cudzoziemiec niekoniecznie musi być uchwytny przez organy ścigania. Zatem podjechał człowiek, wziął pakunek, przybił piątkę i odjechał. A zadowolona fotografka wróciła do swoich zajęć, mając nadzieję, że jej partner w tym czasie, kiedy ona będzie kończyć swoje rzeczy, ogarnie plany i będzie ona mogła przyjechać i kontynuować robotę. Tylko że jej partner nigdy nie odebrał tego sprzętu, a po kierowcy nie było nawet śladu. Przepraszam, poprzekręcałem fakty trochę, ponieważ takim jestem człowiekiem. To partner fotografki wysłał do niej sprzęt, a nie ona do niego. Plus w opisie jest jeszcze link do jej wystąpienia w Pytaniu na Śniadanie, jeśli bardzo interesuje cię akurat ta historia. W artykule można przeczytać komentarz policji w tej sprawie oraz jakie jest stanowisko Ubera. I to wszystko na ten temat. Próbowałem z fotografką pogadać, żeby mieć komentarz od źródła, ale jakoś nie udało nam się złapać. W związku z tym pominę jej komentarz, jej personalia i tak dalej. I teraz tak, zanim powiesz cokolwiek o poszkodowanej, jaka to jest głupia, jaka to jest sama sobie winna, to zastanów się, czy ty zawsze robisz najmądrzejsze rzeczy i w najmądrzejszy możliwy sposób ogarniasz jakieś swoje sprawy? Bo ja to na pewno nie. W życiu popełniłem wiele głupstw, z których konsekwencjami musiałem się zmagać. Proszę zatem powstrzymać się od komentarzy tego typu. Jeśli ktoś zrobił głupio, to nie znaczy, że od razu sam jest głupi. Jesteś głupi czy coś? Mama mówi, poznasz głupiego po czynach jego. Zastanówmy się lepiej, co poszło nie tak i jak możemy takich sytuacji uniknąć. Przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzęt, to nigdy nie ufaj nieznajomym. Traktuj sprzęt, którym zarabiasz, jak swoje dziecko. A swojego dziecka nigdy nie powierzyłbyś komuś, kogo nie znasz. Lub komuś, co do kogo nie masz zaufania. Chyba nie muszę mówić, dlaczego na przykład wysyłanie w kopercie 10 tysięcy złotych pocztą polską to nie jest dobry pomysł.
Ja na przykład, jeśli mój aparat jest poza domem, to nigdy nie rozstaję się ze swoim sprzętem. Nie powierzam go obcym ludziom do pilnowania i nawet jeśli gdzieś wychodzę z samochodu, nawet na chwilę, to zawsze biorę go ze sobą. Serio, jeśli jest sytuacja, że na przykład po zdjęciach idziemy gdzieś zjeść, podjeżdżamy do restauracji czy gdzieś tam i wychodzimy na ten posiłek, to zawsze biorę aparat ze sobą. Bo wyobraź sobie, że ktoś się włamie do samochodu. Wyobraź sobie, że ktoś ukradnie ten samochód. No to wiadomo, jest to tragedia, ale przynajmniej mniejsza tragedia niż jeśli zabierze ten samochód razem z twoim aparatem. Podobnie nigdy nie zostawiam aparatu w studio, jeśli mam długą sesję. Bo wyobraźmy sobie, że robimy lookbooka i jednego dnia ogarniamy 1000 ciuchów, a drugiego dnia ogarniamy 2000 ciuchów. No i zwyczajnie nie chce nam się brać aparatu do domu. No wiadomo, no to co zrobimy? Zostawimy go. Nie. Bo wyobraź sobie, że akurat w nocy będzie włamanie do tego studia i... Kto ci zwróci ten aparat? Właściciel studia właśnie sam stracił parę dziesiąt tysięcy złotych i ma się jeszcze martwić o twój aparat? No ale zapytasz, co miała zrobić w takiej sytuacji tamta fotografka, kiedy ona była w domu, a jej partner czekał na sprzęt po drugiej stronie Wisły? No cóż, jestem pewien, że gdyby ktoś zaproponował jej zwrot tego sprzętu za wymyślenie rozwiązania, to na pewno by na to wpadła. Mi na przykład pierwsze co przychodzi do głowy, no to wziąć jakiegoś znajomego, dać mu 5 dych i powiedzieć, żeby się przejechał z Abdulem w Uberze i tyle, załatwiona sprawa. Podsumowując, strzeżonego Pan Bóg strzeże. I tak jak dla wierzących to jest prawda, a tak dla niewierzących, sam jesteś Bogiem, uświadom to sobie, jeśli będziesz strzegł swoich rzeczy, no to przynajmniej będą one strzeżone przez ciebie. Dziękuję ci za oglądanie, jeśli film ci się podobał, to pokaż go innym. Zostaw mi łapkę w górę, skomentuj oraz zasubskrybuj mi kanał, to będzie mi bardzo miło. Trzymaj się ciepło i cześć!